Witam cię serdecznie. Ja nazywam się Wojtek Pietraszek i to jest film z serii Gitara od podstaw. Z tego wideo dowiesz się, jak zagrać piosenkę zespołu Ramones, Blitzkrieg Bop. W opisie filmu znajdziesz link do darmowego kursu gry na gitarze elektrycznej, z którego dowiesz się dużo różnych rzeczy, nauczysz się lepiej grać, poprawisz błędy. Wejdziesz na wyższy poziom. Tak więc wystarczy, że klikniesz w ten link poniżej, pobierzesz kurs i widzimy się na kursie, a teraz przechodzimy do lekcji. Bardzo fajny, bardzo prosty to jest utwór i tak naprawdę tu mamy cztery takie motywy. Zagramy sobie jeszcze to troszeczkę powoli. Tak to wygląda. Bardzo istotne tutaj jest to, że musimy tłumić struny tutaj te, ponieważ pokażę Ci dwa sposoby, w jakie można zagrać ten utwór. Jeden sposób to jest taki, że po prostu gramy piórkiem, uderzając w dół i w górę, coś takiego. To jest taki pierwszy sposób. Tutaj właściwie musimy położyć palec pierwszy, zawsze kłaść na strunach, na pozostałych strunach. Ja mam akurat siódmą strunę, co pokazuje, że ten sposób tłumienia jest bardzo, bardzo użyteczny, gdyż pierwszym palcem dotykam jeszcze delikatnie siódmej struny. Ty pewnie masz sześciostrunową gitarę, więc musisz tłumić na pewno te struny poniżej. Łapiemy tutaj trzy dźwięki, czyli 5, 7, 7. Można to zagrać w drugi sposób, czyli drugi sposób to byłby taki, że uderzamy tylko w dół. Posłuchaj. To jest troszeczkę bardziej wymagający sposób, ponieważ tutaj musimy już precyzyjnie uderzać tylko w dół. Można powiedzieć, że troszeczkę nawet ciekawiej brzmi, bardziej zdecydowanie, bardziej tak mocno brzmi ten riff, jeżeli uderzamy go tylko w dół. Bo naprzemiennie byłoby tak. Oba brzmią dość fajnie, ten drugi faktycznie jest troszeczkę bardziej wymagający. Można sobie jeszcze ułatwić zupełnie tak, że nie łapać 5-7-7, czyli trzech dźwięków, tylko złapać sobie dwa. 5-7, 5-7, 6-7-9, w każdym razie po dwie struny tylko sobie łapać. To jest jeszcze wtedy łatwiejsze zadanie, żeby to zagrać. Po prostu... Po prostu sobie łapać dwoma palcami. Tak więc dzięki za uwagę. Pamiętaj o tym kursie w opisie i do zobaczenia na następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!